Jagiellonia w tym sezonie u siebie zanotowała komplet zwycięstw. Tę serię chciał przerwać Radomiak i po pierwszym kwadransie był na dobrej drodze. Po dwóch trafieniach Pedro Henrique Radomianie prowadzili 2-0. Mimo dwóch zdobytych goli Gra Zielonych nie wyglądało najlepiej. Goście oddali inicjatywę i gospodarze to wykorzystali, zdobywając do przerwy dwie bramki. Ich autorami byli Jesus Imaz oraz José Naranjo. Niespełna 20 sekund po rozpoczęciu drugiej połowy Radomiak już przegrywał, a autorem gola był Afimiko Polulu. Dopiero w końcówce, po wprowadzeniu kilku rezerwowych, Zieloni prezentowali się nieco lepiej, ale nie na tyle, aby doprowadzić do remisu. Ostatecznie Radomiak przegrał z Jagiellonią 2-3. Zieloni mają na swoim koncie 10 punktów, była to dla nich czwarta porażka w sezonie.